Cześć, z tej strony Karolina i witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na zabawę, a mianowicie dwie. Pierwsza jest to zabawa, która odbywa się w Alchemii Sztuki z Karoliną Bukowską. Jest to wyzwanie. No i tutaj mamy cudownego sponsora Filigranki. Myślę, że czeka Was dużo fajnych projektów, które będziemy tworzyć razem właśnie na podstawie filigrankowych cudownych tekturek oraz kolejna zabawa, na Instagramie, i będzie tam hop, a już wręcz jest kłos, który po prostu mnie zachwyca, powstał wiele pięknych projektów. No i są tam cudowni sponsorzy, którzy mają dla Was nagrody, takie jak Media od Dekoratorium, sklepik Kosik. Sklepik kawy ma dla Was również piękne nagrody, filigranki, czyli tekturki, Midform, ulubione moje metale, Happy Scrap, czyli stemple oraz maski, no i krawoklok, czyli cudowne papiery. Tak więc przed nami dużo fajnej zabawy w tym miesiącu. Zapraszam Was bardzo gorąco. Najwięcej informacji znajdziecie o hopie oczywiście na Instagramie, ale też na stronach naszych sponsorów są informacje. Nasze cudowne dziewczyny również dały takie informacje, tak więc koniecznie zajrzyjcie na nasze strony i bawcie się z nami. No to co? Zaczynajmy nasz projekt. Pracę rozpoczęłam od przygotowania bermaty, dociłam ją do wielkości, jaką chciałabym, aby miała, no i zaczęłam oklejać. Wykorzystałam do tego kawałki resztki papieru, które gdzieś tam leżały na biurku. Wykorzystałam do tej również papier ryżowy, który pozostał mi po oklejeniu jakiejś okładki. No i w momencie, gdy już moja baza, moja bermata została oklejona, postanowiłam dołożyć troszeczkę tekstury w postaci chociażby właśnie wyciętego elementu od Tima Holsa, Silixowy wykrojnik, grubasek, który idealnie nadaje się tutaj do stworzenia tekstury. Wszystko oczywiście zabezpieczyłam klejem. To jest taki klej, który jest również wykończeniem w projektach dekupażowych. Naprawdę rewelacyjnie spełnia swoje zadania, nawet jako przezroczyste gesso. No i dokleiłam kawałki stron z książki. Uwielbiam takie właśnie dodatki. Jeżeli nie macie takich właśnie kartek, to możecie wykorzystać standardowy papier właśnie z drukowanym tekstem. Dodatkowo dokleiłam płótno, jakieś skrawki jeszcze, żeby ta tekstura była bogata. Na koniec małe elementy od Cement Studio. Są to elementy, które uwielbiam, zarówno naklejki, jak i właśnie takie die-cutsy. Całość oczywiście zabezpieczam tutaj klejem do dekupażu. No i po wysuszeniu będę dodawać koloru oraz położę maskę. Maskę kładę tutaj akurat z Happy Scrap. Jest to cudowny wzór, który powstał właśnie ostatnio. Firmę, jeżeli nie znacie, to myślę, że warto, żebyście zajrzeli, zobaczyli, jakie piękne produkty mają. Dodatkowo oczywiście przyklejam tekturki. Troszeczkę tła, no i tekturkę, którą będę zaraz embossingować na gorąco. Jest to tekturka od Filigranek. Filigranki mają bardzo bogaty zestaw tekturek, naprawdę cudowna baza albumowa, jedna z piękniejszych. I akurat ta tekturka idealnie się tutaj nadaje do mojego projektu. Myślę, że całość ozdobię mediami, ale to się jeszcze oczywiście okaże. W procesie tworzenia zawsze można zmienić zdanie i to jest bardzo fajne w mediowaniu, że jeżeli coś nam nie pasuje, nagle możemy to zamalować i dodać kolejny kolor, kolejną warstwę, czy też kolejną teksturę. Wzór maski nanoszę przy pomocy przezroczystej pasty od DecoArtu. Jest ona oczywiście dostępna w dekoratorium i muszę Wam powiedzieć, że jest to świetna pasta, ponieważ możecie ją mieszać z różnymi mediami i wychodzi bardzo ciekawy, transparentny lub półprzezroczysty produkt w postaci maski kolorowej. I z racji tego, że jest przezroczysta, zauważycie, że niewiele jej widać, ale gdy dodamy koloru, pięknie wzór nam się pojawia na naszym tle. Tło barwię fluidami, farbami akrylowymi od Finabar. Są to farby bardzo dobrze napigmentowane. Zauważcie, niewielka ilość wystarczy, aby zapełnić stronę kolorem. Mieszam tutaj kolory brązowy, żółty, zielony. Bawię się nimi. To są takie stosunkowo bezpieczne paleta kolorystyczna, która po zblendowaniu nie będzie Wam wchodził żaden brązowy, brzydki kolor. Tak więc jestem spokojna,
o efekt, który uzyskam. Aby stworzyć przestrzenność w projekcie, delikatnie będę tutaj wyciszać moje tło. Wykorzystam do tego farbę akrylową od DecoArtu. Farba akrylowa biała, bo oczywiście w wyschnięciu jest już permanentna, czyli nie będzie reagowała mi z wodą. I jest to stosunkowo dla mnie zawsze istotne, ponieważ akwarele są cudowne, ale niestety cały czas się mieszają. Jeżeli nie mamy dodatkowo środków do tego, żeby przestały reagować z wodą, no to może nam się praca troszeczkę zblendować kolory i będzie taka albo brązowa, albo szary, niefajny kolor. Z akrylem jest to o tyle bezpieczniej, że farby po wyschnięciu powinny być już trwałe i nie reagować właśnie z wodą. Przecieram całość bardziej suchym pędzlem niż mokrym. Nie ma być to zamazanie w 100%. Chciałabym, żeby delikatnie tło było widać, ale też zależy mi na tym, żeby tą teksturkę wyciągnąć. Obecnie, pomimo tego, że jest zamazana, zaraz zrobimy coś czary-mary dodatkowo, żeby ten kolor nam wyszedł. No i oczywiście wyjdzie przy pomocy dodania odrobinę koloru kolejnego. Moją kompozycję przyklejam, tym razem wykorzystałam do tego klej standardowy, klej od filigranek i tutaj świetnie dało sobie radę. Zdjęcie przyklejam na kawałki papieru z książki, całość dystansuję, no i będę zdobiła suszkami. Po zdobieniu suszkami dodam troszeczkę kuleczek, no i tekturkę od filigranek, którą ozdobię oczywiście pudrem. Tekturkę zdobię przy pomocy bossingu na gorąco, wykorzystuję do tego puder od Rangersa oraz od Lindy's. Są to dwa ulubione moje ostatnie kolory, będzie roztykalnie pięknie i efekt, zauważcie same, że jest naprawdę świetny. Takie tekturki oczywiście możecie barwić mazakami, możecie mazać po nich farbami, możecie też ozdobić je brokatem. Ja postanowiłam mieć tutaj troszeczkę więcej tekstury, dlatego też wykorzystałam do tego embossing. Tekturkę przyklejam, dodaję kamyczki, odrobinę kwiatków, suszków, dodatkowo koralików, które znajdują się w takim fajnym zestawie kwiatkowym od Primy. No i oczywiście ostatni zabieg w postaci dodania odrobinę fluidu brązowego od Finabar, motylet od Craft O'Clock, no i kilka chlapnic. Projekt jest naprawdę bardzo przyjemny i tak naprawdę szybki. Niezbyt skomplikowane, a efekt moim zdaniem bardzo przyjemny. Mam nadzieję, że Wam się podoba.
Mam nadzieję, że dołączycie do naszych zabaw. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie kanał, bo co chwilę coś tutaj się pojawia. No i oczywiście czekam na Wasze projekty. Mam nadzieję, że się zgłosicie i stworzycie coś na podstawie tego tutorialu. Mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś pytania, to pojawią się one w komentarzach. Chętnie podpowiem i odpowiem. No i życzę Wam dużo kreatywności i do usłyszenia. Cześć!